Blok 48. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że wszystko słychać. Będę rejestrować wydarzenia, które się dzieją od jakiegoś czasu na mojej klatce. Która jest godzina? Jest godzina druga. Dzisiaj mamy piątek. Nie, sobotę. Tak i... Słyszycie ten dźwięk? Ja naprawdę nie wiem, co to jest. Jestem pewien, że dochodzi to z piwnicy. Bo pytałem ludzi w bloku, sąsiadów, co o tym w ogóle myślą. I jeden mówi, że to na pewno ktoś z pralni korzysta, albo nie wiem, kupił sobie jakąś suszarkę domową i sobie odpala na pewno wirowanie w nocy, bo wtedy tańszy prąd jest, czy coś takiego. Nie. Nie, nic z tych rzeczy. Na pewno nie. No posłuchajcie, czy to brzmi wam jak pralka? Czy to jest suszarka? Nie. Ja właśnie nie rozumiem. Jak można być takim ignorantem? Bo naprawdę, to jest blok, tak? Ludzie mieszkają tutaj, mogą robić różne rzeczy. Jest to 22, tak? Którzy wszyscy się staramy jednak mimo wszystko pamiętać. Cisza nocna. No ale jakoś nikomu innemu nie przeszkadza ten głos, ten głos. Dźwięk, no. Słyszycie, prawda? Niby to szum, niby to jakieś wirowanie, ale takie jakieś... Więc ja mam na imię... mam na imię Mateusz. Mieszkam na drugim piętrze tego bloku. I dzisiaj wychodzę, cholera jasna, sprawdzić, kto to robi. A po co to w ogóle cholera jasna jest? Dobra. Tak jak mówiłem, jest po drugiej. I rejestruję to... Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Gdyby, po prostu, żeby był dowód. Że przestali po prostu mówić mi, że nie wiem, co się dzieje. Dobra, wychodzę. Słychać ten dźwięk wzrasta coraz bardziej. Coraz bardziej go słychać. Już prawie doszedłem do piwnicy i on zwiększa się i... O. Ktoś wychodzi. Okej, dobra, ja... Czemu ja tak wróciłem? Czego ja się przestraszyłem? Ale... Pila. Nie słyszę tego dźwięku już. Czy ktoś wchodzi po schodach? Czekaj. Teraz patrzę przez Judasza. Może zobaczę, kto to jest. Jest ciemno jak cholera. Nic nie widzę. Sylwetka. Widzę czarną sylwetkę. Czy ona patrzy na mnie? Okej, jeszcze raz. Nikogo już nie ma. Ta osoba poszła do góry. Jestem przekonany, że po tym jak zajrzała, bo spojrzała na moje drzwi, słyszałem kroki, które idą do góry. Czyli ktoś z sąsiadów do góry na pewno to robi. Jestem przekonany. Ale nie słyszę już tego dźwięku. Nie słyszycie? Bo jeżeli nie, to... Dobra, zejdę i sprawdzę. Mimo wszystko. Zejdę
i sprawdzę, tak? Może coś zobaczę, może zrozumiem. Więc teraz wyłączam nagranie, ok? Wyłączam. Jesteśmy z powrotem. Jestem w piwnicy. Rozglądam się, jest ciemno jak. Przyszedłem w jednym kierunku, przyszedłem wszystkie klatki. Chociaż klatka C zawsze ma zamknięte drzwi, więc w sumie nie sprawdziłem do końca, ok? Idę w drugą stronę. Wszędzie są to zamykane. Niczego ciekawego nie widać. No, nic z tego nie będzie. Wrócę tutaj znowu, jak będę słyszeć ten dźwięk, który mi nie daje spokoju. Okej, jest kolejna noc. Jest już po trzeciej i dźwięk nie przestaje, czyli mój sąsiad. Dobra. Kolejne podejście. Wszystko będzie dobrze. Dasz radę? Dasz radę. Okej. Czemu to wszystko tak hałasuje? Dobra, teraz spokojnie. Drzwi od piwnicy. O, słychać. Słychać jak cholera jasna. Teraz dokładnie wiem, w którym kierunku. I w sumie to jest moja klatka. To jest bliżej, niż by się wydawało. Widzę światło. Kogo to jest? W sumie nie ma numerów. Kogo to są drzwi od piwnicy? To? Może być. Ale takie inne są. Całe z blachy. Żadne cholera. Zamek wystrzela, to jest kłódka, której teraz nie ma. Światło jest takie białawe. Żniwka w środku. Oprócz tego dźwięku to nic więcej nie słyszę. Dobra, co mi tam? Zamknięte. Ktoś idzie? A tutaj. Słyszę, że ktoś chodzi po schodach. Słyszę, jak ktoś prze... Okej, teraz się chyba będę... Dlaczego ja się znowu ukrywałem, ale nie o to chodzi. On, chyba to jest on, znowu nie zapalił światła. Po prostu wyszedł w ciemności. Zamknął drzwi i w tym samym momencie dźwięk przestał. To z tym się zgadzamy. Ale on na pewno chodził po schodach do góry. Po schodach do góry z piwnicy, której jesteśmy. Nikt nie może mieć niżej piwnicy. Znaczy, piętro minus 2 to będzie? Tak. Nie można mieć minus 2. Jeszcze raz. Teraz jest kłódka. Światła nie ma. Na pewno za tymi drzwiami są kolejne drzwi, które schodzą niżej. Tego jestem pewien. Ale nie rozumiem po prostu, jak to możliwe. Przyłożę teraz mój rejestrator, może to szpary. Okej. Przykładam teraz mój rejestrator do krawędzi drzwi, może jeszcze coś złapię. Nie wiem czemu, pewnie jest wyłączone to urządzenie, ale może coś złapię, tak? Okej, robię to teraz. I liczę do 20.
Dziękuję za wysłuchanie bloku 48. Jeżeli podobało Ci się, co usłyszałeś, podziel się z innymi. To najlepszy sposób wspierania niezależnych produkcji. Do usłyszenia.